appeared out of nowhere. Molly, you reading this? Shit. Dobrze, Adam, tak cię słucham i powiedz mi, na ile ciebie jest w roli tego, aktora, prawda? Have you ever had a dream that you were so sure was real? What if you were unable to wake from your dream? Poszedłem za ciosem i postanowiłem sam nagrać sztukę, film, który naprawdę przeżyje. Gdzie naprawdę to się stanie, co ja gram. Tak postanowiłem, poszedłem za ciosem. W związku ze wczorajszą rozmową i postanowiłem nagrać sztukę, robić film, cokolwiek, by to miało związek ze sztuką. I postanowiłem naprawdę to przeżyć, naprawdę tego doświadczyć, żeby to się naprawdę... Nie ma ani na większej satysfakcji, nie ma większej satysfakcji niż zrobienie czegoś w filmie, w sztuce naprawdę. Nie ma większej, wyrębiście większej satysfakcji niż odczucie, że uczestniczę naprawdę w tym, w czym gram. Nie ma według mnie i według mojego doświadczenia, nie ma większego spełnienia, nie ma. You don't get to come in here and pretend you can write, direct, and act in your own propaganda piece without coming through me first. So break a leg. Wow. You know, what has to happen in a person's life for them to become a critic, anyway? What are you writing, another review? Is it any good? Is it? Is it bad? Did you even see this? Let me read it. I will call the police. I'll call the police. Let's read you. Callow's a label. Lackluster. That's just the labels. Marginality, are you kidding me? It sounds like you need penicillin to clear that up. That's a label too. These are just all labels. You just label everything. That's so fucking lazy. You just... No, dzisiaj oglądałem film Birdman. Bardzo fajny film, który bardzo mnie inspiruje. O czym jest film? Film jest nagrany pod aktora, który grał Batmana w 91 roku, w 89 i 91, Michael Keaton. Film opowiada o aktorze hollywoodzkim, czyli o gra tego, kim jest. Gra Michaela Keatona, w cudzysłowiu, bo ma inne nazwisko. I Michael Keaton, jako Michael Keaton, jest aktorem, ale oprócz tego choruje na schizofrenię. I jak ta schizofrenia jest tam przedstawiona? Schizofrenia jest tak przedstawiona, że ma wizję ptaka, który za nim chodzi i mówi o lataniu. Jest to wizja właśnie tego aktora. Aktor cały czas chce nagrać sztukę, jest to jego pasja. Z jednej strony jest to pasja, z drugiej strony choroba, ale on tą pasję chce zrealizować w swoim życiu. Czym jest ta pasja? Chce nagrać sztukę, którą chce naprawdę przeżyć. Chce naprawdę nie tylko grać, ale chce też polecieć. Sztuka jest o tym, że on zaczyna latać. I rzeczywiście jakby puentą jest to, że on poleciał i jakby nie ma tam podane, nie ma to zasugerowane, że on umarł, ale jest też taka sugestia niedosłowna, że rzeczywiście umarł i wstał z łóżka i poleciał.
Nie ma tam sceny, gdzie on umiera, gdzie jest scena śmierci. On oczywiście sobie leży na łóżku w szpitalu, to jakby jest rzecz oczywista, jeżeli skoczył. On wcześniej skoczył z dużej wysokości. Mógł się zabić. To było nawet pewne, że się zabije. Ale tam nie ma pokazane, że sceny śmierci, tylko jest pokazane, że on leży w łóżku i są bliscy, opłakują go i tak dalej, potem wychodzą, drzwi się zamykają, a ujęcie potem jest, że on wstaje z tego łóżka, rozwija te wszystkie bandaże, otwiera okno i leci. Oczywiście powiedzmy sobie wprost, mnie to nie inspiruje do tego, żeby polecieć naprawdę i żeby sobie zrobić krzywdę, bo zrobiłbym sobie na pewno krzywdę. Mnie to po prostu inspiruje, dodaje skrzydeł twórczo. Jest to sztuka, pasja moja i kropka. Film nie sugeruje, żeby ludzie tak robili, jak jest w tym filmie, tylko sugeruje, że człowiek ma pasję i kropka. Jest to film o sztuce, definicja sztuki. Tak ja to osobiście odbieram, ktoś może to inaczej odebrać. Stop. I'm gonna kill your play. No, I think we've had enough of your jokes. What do you get? I don't think so. Have you ever had a dream? A mentally ill loner who was so sure was me. That abandoned him and made him like trash. I'll tell you what you get. Call the police. Get what you fucking deserve. How did you know the difference between the dream world and the real world? Dlaczego mówię, że nie mam nic do stracenia? Mówię, że nie mam nic do stracenia. Może nawiążę do filmu Joker. Jest to według mnie film o wielkim potencjale. Joker z Jacques Phoenixem. Jakoś tak... Nie mam stosunku emocjonalnego do tego filmu, ale patrzę to od strony potencjału. Facet nie ma nic do stracenia. Ja właśnie chciałem nawiązać do tego filmu, bo jakoś nie widzę sensu roztrząsania tego od strony psychoanalizy i psychologii. Ja z panią będę rozmawiał na ten temat wyłącznie od strony właśnie tej, dając przykłady filmów. No, mnie interesuje wyłącznie sztuka, mnie interesuje wyłącznie to, co mnie kręci. Ja powiedziałem właśnie o tym filmie, więc to jest przyczyną tego, to jest inspiracją tego, że mówię, ja nie mam nic do stracenia. Nie mam nic do stracenia. To mi daje ogromną siłę. Jeżeli człowiek nie ma nic do stracenia, to ma wszystko do stracenia. I w sumie nic nie trzyma człowieka na tym świecie. Byle tylko to kontrolować, byle tylko zaufać Bogu. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get? I don't think so. Have you ever had a dream? A mentally ill loner who was so sure was me. That abandoned him and made him like trash. I'll tell you what you call the police. Get what you fucking deserve. How did you know the difference between the dream world? It is the world that has opened your eyes to blind you from the truth. You've been living in a dream world, Neo. As long as the Matrix exists, the human race will never be free. Thank you.
You are mine. Don't forget to like and subscribe. Five, four, three, two, one, zero.